Dorota Łosiewicz, to jest telewizja w Polsce.pl. Gorące pytanie, witam Państwa bardzo serdecznie. Z nami na łączach teraz dr Michał Mularczyk, internista, kardiolog interwencyjny, dietetyk bezkalorii.pl, a to znaczy, że porozmawiamy o zdrowiu, o pandemii, o koronawirusie, mamy nowe obostrzenia. Czy my się w ogóle widzimy? O, widzimy się i słyszymy, panie doktorze. Mamy nowe obostrzenia, zamknięte zostają salony fryzjerskie, żłobki i przedszkola. Resort zdrowia rekomenduje pracę zdalną. Zamknięte będą sklepy budowlane, sklepy meblowe. W placówkach handlowych o powierzchni powyżej 100 metrów kwadratowych będzie mogła przebywać jedna osoba na 20 metrów kwadratowych. Takie same obostrzenia będą obowiązywać w miejscach kultu religijnego i tak dalej, czyli de facto mamy powtórkę z rozrywki z zeszłego roku, rok obostrzeń, rok pandemii za nami, a tu nie jest nic lepiej, tylko gorzej. Panie doktorze, czy te obostrzenia pomogą i czy ta pandemia się kiedyś skończy? Na początku, jakśmy rozmawiali, to była taka pierwsza droga, jak powiedzmy w starsie mercie. Będzie i zakończy się. No, wiemy, że już nie, na szczęście może, bo tam była spora śmiertelność. Druga wersja była taka, że jest szansa, że to się zakończy, jako przechorujemy wszyscy i mam nadzieję, że tak się stanie, aczkolwiek już wiemy, że kilka osób przechorowało drugi raz dużo łagodniej, czyli ta druga wersja taka się już zaczyna być taka chwiejna w swoich posadach, czyli to pewnie się będzie jak z grypą, czyli nigdy się nie skończy, będzie trwało, tylko właśnie kiedy ogłoszą koniec tego wszystkiego, to jest problem, bo tak można ciągnąć w nieskończoność, za rok będzie SARS trzeci, albo SARS drugi bis, albo coś takiego i lockdown 6.0, czy coś innego, no czy to ma sens? Nie wiem, dlatego że no, za naszą wschodnią granicą na Litwie w niektórych miejscach były ostrzejsze lockdowny, a chorych mają chyba tyle samo, w związku z tym to nie ma aż takiego wielkiego znaczenia. No teraz jesteśmy, panie doktorze, na tej wersji, myślę, że najaktualniejsza jest taka wersja, że to się wszystko skończy, jak się wszyscy zaszczepimy, nie tyle przechorujemy, co jak się zaszczepimy i oto szczepionka jest panaceum na wszystko, no tylko pech chciał, że na przykład pan Krzysztof Krawczyk, który zdążył się zaszczepić, niestety zachorował i jest w szpitalu. Poza tym mamy ponad 3 miliony szczepień, no jeszcze nie wszyscy oczywiście drugą dawką, ale trzecia fala przyszła i jest zdecydowanie mocniejsza niż druga. Jak to wszystko tłumaczyć? Pamiętajmy, że jeżeli ktoś miał siedział w domu przez sporą część roku, nie ruszał się, było ograniczenia w ruchu, w zdrowiu, no to będzie taki to jest efekt spodziewany, tak? Zaburzenie odporności wynikające z, znaczy wymuszonego lenistwa, że tak powiem, no bo ludzie nie ćwiczyli, mieli ograniczenia w przemieszczaniu się, w ruchu, siłownie zamknięte, baseny zamknięte, lasy otwarte, nie zawsze, prawda? Ale to tam już nie wszyscy mogą dotrzeć, mają czasami daleko do tego lasu. W związku z tym zaburzenia odporności pewnie wynikające z wielu rzeczy i z zaburzeń odżywiania, które teraz akurat się w ten sposób jest tak, że pamiętajmy, że styczeń, marzec to jest okres grypowy, typowy dla przeziębień gryp, paragryp. I wynika to z tego, że nasza odporność jest w tym czasie roku jak najmniejsza, niestety. I w kwietniu już jest cieplej trochę. Nasze, że tak powiem, żołądki i nasz stan odżywienia niewiele się poprawia, ale przynajmniej jest trochę cieplej i nam się chce żyć, jakieś tam hormony inaczej w nas buzują. Jest poprawa, natomiast generalnie dobrze będzie na pewno od maja, natomiast bo będzie już cieplej, natomiast teraz kwestia, czy to rzeczywiście przewali się ta fala i przechorujemy i by to się zakończy, jakieś tam będą tylko falki małe, czy to się zamieni w taką grypę sezonową i zostanie z nami na zawsze. Mówi pan, panie doktorze, o tej odporności, że ta odporność zmalała w ostatnim czasie, w ostatnim roku, czyli to, że teraz jest tak dużo chorych osób, no to może być de facto skutkiem wcześniejszych obostrzeń, no bo nie mogliśmy tej naszej odporności ćwiczyć? Dokładnie, no bo pamiętajmy, że to, co się dzieje, no to nic nie jest, nie pozostaje bez jakiegoś skutku. Ja się czegoś bardziej boję, że zobaczmy sobie pomysły, żeby pozamykać jeszcze żłobki, przedszkola i tak dalej. Dziecko jak rośnie, to ono ma mieć kontakt z jak największą ilością patogenów, wirusów, bakterii, całej tej reszty. Jeżeli tego nie zrobi, to w przyszłości będzie miało no, duże deficyty immunologiczne. To jest do odrobienia, ale ogromnym kosztem. W związku z tym dzieci powinny przejść ten cykl zachorowań. Oczywiście się przenosi to na rodziców. No taka jest kolej rzeczy.
pamiętamy pewnie niektórzy, że jak dzieci chorowały, my też chorowaliśmy, no i to jest normalne. Przyniosło wirusa, tak, ale musimy ważyć, co jest gorsze, czy żeby dzieci w przyszłości miały duże deficyty immunologiczne, czy żebyśmy my teraz nie przechorowali. Z tego, co widziałem, no zapas respiratorów na dzień dzisiejszy jest bodajże 800 sztuk bodajże. Miejsc w szpitalu już nie pamiętam, ale też jakaś tam spora ilość. Czyli rozumiem, że na razie zapas, jeżeli chodzi o najgorsze rzeczy, mamy. Natomiast co do tej szczepionki, jeszcze jedna rzecz. Pamiętajmy, naturalna szczepionka to jest przechorowanie. Szczepionka wytworzona przez człowieka jest jakąś kopią przechorowania. Najlepiej, najlepszą odporność daje przechorowanie naturalne choroby. Tak? W związku z tym ilość zaszczepionych, ilość tych, co przechorowali, razem powinna dać odporność kohortową przyzwoitą. I tak jak mówiłem już do tego czasu, ja mam nadzieję, że to większość się, że tak powiem, tych naszych problemów dużych zakończy jakoś tak koło świąt wielkanocnych, dlatego że ta fala, na przykład teraz widzimy, że zachorowań było tam ostatnio dużo, ale było dużo więcej testów wykonanych, czyli procentowo to jest około 25-30% testów pozytywnych, czyli wiele się aż tak bardzo nie zmieniło. Natomiast jedno, co niepokoi, teraz ta fala, która teraz się zbliża, to jest więcej osób ciężej chorych. Od razu to, co byśmy rozmawiali z doktorem Bodnarem, on przechodzi jakby, wcześniej wchodzą w fazę ciężkiego zapalenia płuc. I tak się żeśmy z żoną zastanawiali, nam to wygląda na to, że rzeczywiście to mogą być zaburzenia odporności wynikające z tego, co się działo przez ostatni rok. W ogóle my mamy słabą odporność, bo się lenimy i źle jemy i tak dalej, plus jeszcze lockdown i przymusowe te zamknięte różne przybytki, że tak powiem, fizyczne. W związku z tym to może razem do kupy powodować ograniczenie odporności. No i jeszcze wirus nam zmutował, bo tych wariacji wirusa jest już całkiem sporo. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie nawet je wszystkie teraz wymienić. Natomiast wygląda na to, panie doktorze, że tych osób, które przechorowały, jest znacznie więcej niż podają nam oficjalne dane, bo nawet ostatnio minister Niedzielski powiedział, że około 25% całego społeczeństwa ma przeciwciała, co znaczyłoby, że około 25% społeczeństwa, około 8 milionów ludzi mogło to już przechorować, do tego parę milionów osób zaszczepionych. Więc my powinniśmy iść w drugą stronę, powinno być lepiej, a nie gorzej. No a mimo to jest gorzej. My możemy sobie matematyczne wzory wyliczać jako ludzie. To fajne jest, jak człowiek przewidzi, to jest sympatyczne, ale natura się rządzi swoimi prawami, a my najwyżej możemy się tak powiedzmy tego uczyć i dalej próbować przewidywać. Natomiast nie unikniemy jednej rzeczy. Proszę państwa, czy będziemy się szczepić, czy nie? Bo nam się wydaje, że szczepionka to remedium. Zaszczepię się, super, panaceum na wszystko, panaceum, a nie panaceum, bo to jest bardzo ważna rzecz. I będę super. Nie, dlatego że jeżeli się zaszczepię, to przyjdzie SARS trzeci, SARS czwarty albo jakaś inna zaraza. I jeżeli nie będę dbał o własną odporność, to zachoruję ciężko na inną chorobę, mimo że na tą poprzednią się zaszczepiłem, prawda? Dbajmy o odporność. To, co myśmy pani redaktor już parę razy mówili, prawda? Dla mnie jest niezrozumiałe, bo dużo osób na przykład mówi, że oj, witamina D na przykład, która jest kluczowa dla odporności, szczególnie w tej chorobie, i na przykład witamina C plus cynk na przykład, ten taki minimalny zestaw. Mówi się, za dużo jak przydawkujesz, to rzeczywiście możesz sobie zrobić krzywdę. No jak się poczyta o powikłaniach witaminy C, to są dwa na ogół wymieniane najczęściej, czyli biegunka przy ostrym przydawkowaniu i kamica nerkowa przy przydawkowaniu takim bardziej przewlekłym. I tu na jednej szali kładziemy tą kamicę i tą biegunkę, a na drugiej ciężki przebieg COVID. No przepraszam, żeby się ręce zmieściły z o, teraz są, prawda? I wyważamy biegunka, śmierć i zapalenie płuc. Biegunka, śmierć, zapalenie płuc. No i odpowiedź mądrych głów. No, witamina C może nam zaszkodzić. No ludzie, sorry. No właśnie. Tak nie można mówić. No, to jest jakieś nieporozumienie. No, każdy powinien podjąć jakąś decyzję w swoim życiu, prawda? No i wybiera sraczka, przepraszam za wyrażenie, i zapalenie płuc. No, wybór należy do ciebie, tak? No z drugiej strony też słyszymy tak, może nam zaszkodzić witamina C, może nam zaszkodzić witamina D, może nam zaszkodzić cynk. Słyszymy, żeby się nie leczyć na własną rękę, tylko czekać na pomoc lekarza, ale ta pomoc często przychodzi zbyt późno, no bo wcześniej są teleporady, no i takimi słabiej chorymi nikt się nie chce zająć, więc to jest wszystko błędne koło, ale jednocześnie ja jeszcze, panie doktorze, na koniec do tej nieszczęsnej amantadyny wrócę, dlatego że profesor Rejdak właśnie powiedział, że w końcu
końcu jakby przeszli przez wszystkie, na szczęście udało się przejść wszystkie procedury i od poniedziałku, wtorku rozpoczynamy badanie kliniczne nad amantadyną, to powiedział w Radiu Z profesor Rajdak, czyli on po 3 miesiącach od ogłoszenia decyzji Ministerstwa Zdrowia, że badanie kliniczne będzie, ponad 3 miesiącach, dopiero zacznie ten lek podawać. Czy tutaj polityka Ministerstwa Zdrowia w sprawie tego leku nie powinna być inna? Może należałoby zdjąć reglamentację, może należałoby przypomnieć artykuł 4 ustawy o zawodzie lekarza i dentysty, no i jednak trochę pozwolić ludziom po prostu się leczyć, nie na własną rękę, zawsze w konsultacji z lekarzem, o tym pamiętajmy, no ale też koncepcje lekarzy są różne. Pan uważa, że witamina D3 jest bardzo skuteczna, ktoś inny uważa, że amantadyna. Dlaczego nie pozwolić po prostu lekarzom leczyć ludzi? Nie jestem politykiem, pani Doroto, nie odpowiem na to pytanie. Ale chciałby pan, żeby panu pozwolono leczyć. Też bym bardzo chciał, bo tak jak doktor Bodnar zajmuje się już ciężko chorymi, my też, ale na szczęście to jest część naszych pacjentów. My staramy się naszych pacjentów przygotować do tego, żeby nie chorowali. I to jest, to wracamy do tego samego. Czy jeżeli mamy, ja tego też nie rozumiem, mamy lek przebadany, bo to ma ileż? 30 lat ten leży, tak. Amantadyna, tak? No właśnie. I znamy jego skutki uboczne, wiemy, co się dzieje. A tu nagle wchodzi nowy lek, zupełnie, ta szczepionka, prawda? I już pyk, i są badania, prawda? A tutaj się robi, że tak powiem, chłody się tej amantadynie rzuca pod nogi. I to jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe, prawda? Mówię medycznie. Bo inne względy, jak się człowiek zastanowi, to zaczyna rozumieć. Natomiast medycznie tego w ogóle nie rozumiem. No tak samo mówię, że jak my, jeżeli pacjent będzie zadba o swoją odporność, to, czyli właśnie suplementy to jedna rzecz, żywienie i ruch i wysypianie się, sen, to w tym momencie rzeczywiście ma marną szansę na ciężki przebieg choroby. Oczywiście może zachorować, niektórzy zachorują ciężej, ale to, co mówiłem już jakiś czas temu, że część naszych pacjentów dzwoni teraz fajnie, oprócz tych telefonów ciężko chorych, mówią: panie doktorze, panie doktor, jak fajnie, żeście mi powiedzieli, co mam robić, bo ja od roku, jak się tak trwa ta epidemia, raz może miałem katar i to niewielki, tak? A co roku choruję 2-3 razy w ciągu sezonu przeziębieniowego. Czyli naprawdę można i to, tylko trzeba się za to wziąć, a tak naprawdę bardzo mało kto o tym mówi, prawda? I to jest trochę szkoda, bo to rzeczywiście można uniknąć tragedii, jeżeli będziemy dobrze przygotowani. Panie doktorze, to przypomnijmy jeszcze raz, nigdy dość powtarzania, być może ktoś ogląda nas pierwszy raz. Jakie są te pana rekomendacje? W jakich dawkach witamina D3, witamina C, cynk? Co zrobić, żeby dbać o tę swoją odporność, żeby nie chorować? Witamina D, jeżeli my pacjentom oznaczymy stężenie we krwi, to na ogół jest tak niskie, a brał 2-4 tysiące, że my już niektórym, nie w ciemno, ale powiedzmy, jeżeli jest okres zachorowania, damy 10 tysięcy jednostek codziennie. A często jest tak, że tym, co oznaczymy, mimo suplementacji, stężenie we krwi się okazuje, że jest za małe. Także już mieliśmy pacjentów, którzy brali na przykład 12-15 tysięcy jednostek dziennie, żeby osiągnąć to minimum, które zapewnia im jakąś odporność. Zalecany jest 2-4. Do własnego przemyślenia. Najlepiej zrobić badanie krwi, sprawdzić, jakie jest stężenie we krwi i dopiero do tego dawkować. Też najlepiej z lekarzem dietetykiem. Witamina C zalecany 1 gram dziennie, jeżeli już to w 2 dawkach podzielonych. To, co ja sprawdzałem, amerykańskie badania mówią o 2 gramach dziennie, najlepiej w 4 dawkach podzielonych. A ja znalazłem badania, które w zapaleniu płuc mówią, nawet podawano 6 gramów dziennie z dobrym efektem. Tylko też dawki małe podzielone. Cynk, jeżeli chodzi o ten pierwiastek, prewencyjnie 10 mg dziennie, nie więcej, ale w razie choroby nawet 100 mg przez 5-7 dni. Selen 25 mikrogramów, 20 co drugi dzień mniej więcej, takiej ilości. Oprócz tego kwasy omega-3 oczywiście i kiszonki, dużo kiszonek lub ewentualnie nabiału fermentowanego. No wszystko to wydaje się dosyć proste. Ja muszę powiedzieć, że łykam witaminę D3 i na razie odpukać, nie, to nie jest niemalowane drewno. Zwiększyłam te dawki, jak pan doktor radził. Pozbyłam się dawek dla niemowląt, przyjęłam dawki końskie. No i tfu tfu, wszystko ciągle dobrze, więc zdaje się, że to działa. A co pan powie, panie doktorze, o tym ostatnim odkryciu naukowców, że aspiryna jest taka wspaniała w COVID-zie? Czy pan czytał te informacje? To wydawało się też dość oczywiste od początku i króciutko bardzo już. No wiadomo, aspiryna jest lekiem jednym z wielu, powiedzmy, jest wielkiej ilości leków przeciwprzepliwych, niezbyt mocnym, ale jednak.
i dużo osób umiera lub ciężko choruje po czy w trakcie COVID-u z powodu powikłań zakrzepowych. W związku z tym to jest lek też krytycznie ważny, który i tak powinniśmy łykać przy nadciśnieniu, cukrzycy i wielu innych chorobach. Czyli powiedzmy to tam, i to są małe dawki, bo to jest 75-100 mg dziennie. Czyli to rzeczywiście fajny, tani lek. I tu stawiamy kropkę. Dziękuję serdecznie, panie doktorze. Zdrowia panu i państwu. Nie? Życzę dr Michał Mularczyk, internista, kardiolog interwencyjny, dietetyk bez kalorii.pl. Dziękuję, do zobaczenia.